Siemano wam wszystkim, nowy odcinek God of War'a przed wami. No co za tym idzie, kolejne przygody, kolejna fabuła. Mamy chyba kręcić tutaj. A, sorry. Dobra, czyli już wiem, że muszę zamrozić to. Tylko gdzie jest mechanizm? A to. Tu też nie. Czekaj. To nasza szansa. Wejdę tam. Widzę drogę do wyjścia po drugiej stronie. A dobra, już wiem co zrobię. On tam jest. Tu jest jakiś łańcuch. Kurde, no musiałbyś się uleczyć trochę, chłopcze. Wróć. O nie. Cofa się. Kurwa, nie ten przycisk. Zniosło. Tak. Okej. Jesteśmy pod dłonią. Jeszcze kawałek. Po co on tam kurwa jest? Przecież my stąd przyszliśmy, no kurwa. Czy tutaj mamy iść? No czekaj, to tak dziwnie to wygląda. Pogubiłem się chyba. A może? To wszystko co robiliśmy. Łożenie po gigancie, przejażdżka na wielkim młocie, walka z bogami. Co powiedziałaby mama? Że bardzo zmężniałeś. Dzięki. A, dobrze. Lakes of Nine. No dobra, już nie będę teleportu używał. To co teraz?
Może Freja powinna go obejrzeć. Nie, już w porządku. Musiałem tylko cachnąć. Dokąd teraz? No, skoro mamy dłuto giganta, musimy poznać runę podróży do Jotunheimu, aby wyryć ją w specjalnej bramie na szczycie góry i otworzyć przejście do świata gigantów. Nie znasz jej? Niestety nie. Ale wąż wspomniał, że giganci przekazali tę tajemnicę Tyrowi. Ale on nie żyje. Ano, ale jego skarbiec jest dostępny. Drzwi znajdują się pod świątynią. Kryły się pod wodą od wieków, dopóki nasz wężowy przyjaciel się nie poruszy. Tam znajdziemy słynną czarną runę Jotunheimu. A może jeszcze pozwiedzamy? Mamy już dłuto, a skarbiec nam nie ucieknie. Można by trochę popływać. Zobaczymy, chłopcze. Nie wierzę, że Odyn i Freja byli razem. Miłość i nienawiść są splecione bardziej niż się wydaje. Przykładowo, Odyn nienawidzi gigantów, a one jego. Ale matka Thora była gigantką zwaną Fjörgyn. To jedna z największych miłości Odyna. Thor jest pół bogiem, pół gigantem? Dziwne. Gdy Fjörgyn odeszła, samotność nawiedziła Odyna. A w trakcie wojny z Wanami dojrzałem, co naprawdę go gryzło. Przekonanie jej trochę trwało, ale Freja zgodziła się. Przez jakiś czas był naprawdę uroczy. Wyglądał na szczęśliwego, zdawało się, że chce ją uszczęśliwić. Spełnił tyle jej życzeń, że nie pamiętam wszystkich. Pokój trwał i naprawdę wierzyłem, że wszystko poukładało się lepiej niż planowałem. Jednakże w końcu Odyn pokazał swą prawdziwą twarz. Zdobył zaufanie Freji i ona nauczyła go magii Wanów. Aha. Kolejna z decyzji, której miała pożałować. Niestety, pomimo starań jego doradcy, który twierdził, że pokój jest najlepszym sposobem na oddalenie Ragnaroku, Odyn nigdy nie wyzbył się obsesji na punkcie Jotunheimu. Posmakowanie magii Wanów i eksperymentowanie z nią zdeprawowało go jeszcze bardziej. Spoko. Dobra, dobra. Jak to z czasem? Dopiero 7 minut. Wiecie co? Zróbmy sobie tak, że Anatomię Nadziei sobie przejdziemy. Może jakieś ciekawe... Ciekawi bossowie na nas będą czekać. Czekaj. A może no. To już tu? Nie. To po drugiej stronie. Też w tym kierunku powiem, co to jest? Czyli tu? Pokaż. Ale tutaj byliśmy przecież. Ale tak wyglądałoby, że tutaj. Cele. A jak? Te kości tętnią magią. To pewnie Gulwik. Możemy to zatrzymać? Może znajdziemy resztę? Duch cię okłamał, chłopcze. Skąd to wiesz? Spotkałem wiele duchów. Wszystkie kłamią. Ten jest inny. Wiem to. Mało jeszcze wiesz. Ale sprawdzimy to teraz właśnie. Nie będę tu przeciągać. Jest wierzyć, że duch dotrzyma słowa, chłopcze. Przeciągać tego nie będziemy. Teraz tutaj. Ale jeśli jest jakaś szansa,
Nie chcesz zobaczyć mamy? Oczywiście, że... Ona odeszła, Atreusie. Ogódź się z tym wreszcie. Wiem, ale... Zobaczyć ją jeszcze jeden raz. Dlaczego mu wierzysz? Nie wiesz, kim jest, ani kim był za życia. To wszystko jest podejrzane. Chcę zobaczyć kogoś, kogo kochał. I... Rozumiem, jak to jest. Nie widzę w tym nic podejrzanego. Zaślepiła cię nadzieja, chłopcze. Bolvar. Wszystko w porządku? Nie, synu. Mój dobytek jest pod wodą. Moi ludzie utonęli, a jednak ich ciała w dalszym ciągu przemierzają plażę. Sługi Hel, pełno ich w tych stronach. Byłem kapitanem. Zginęli z mojej winy. Ale te podłe straszydła kalają ich pamięć. Znajdę sposób, żeby uwolnić ich z tej plugawej postaci. Tego jestem pewny. Burza rozrzuciła wszystkie trzy z moich statków po jeziorze. Nie wiem czym. Tu te kości będą. Stabilnie. Tu, chłopcze. Tak jest. Na mapa. Świetnie. Kości Gulwik. Co chcesz jej powiedzieć? Gulwik? Matce, czego jej nie powiedziałeś? Ja chcę tylko wiedzieć, czy ma się dobrze. Ona nie żyje, chłopcze. Wiem o tym... Nie rozumiesz. Podobnie jak ty. Dobra, inaczej tu już byliśmy. Teraz wodą tutaj się udałem. Bulwer za tobą! Zaspokojnie było. Przebił się przez... Kurwa. Na takim prostym zleceniu, zdarzeniu. Jak te poszukiwania, taka gleba. Dobra,
Kości mamy. Ale to dawaj, szybciej będzie tutaj. Tak, to... Mistyczna brama, dobra. Czy jeszcze jedna, tylko część kości została. Odkryłem, że te ziemie umożliwiają polowanie i handel. Już dawno zaniechałem poszukiwań Jotunheimu. Lepiej zostawić to młodszym, mniej zgorzkniałym. Byłem jednak zbyt gorliwy. Moi ludzie słowo. Co ty byś jej powiedział? Nic. Nic? Nie mam już nic do powiedzenia. A co ze wszystkim, co się wydarzyło? Wizyta tamtego człowieka, rozmowa z wężem świata. Przeżyliśmy tyle przygód. Chcę jej o nich opowiedzieć. Ty nie? Co jeszcze byś jej powiedział? Że nic nam nie dolega. Że nie musi się martwić. Atrusie, ja też za nią tęsknię. Przecież wiesz. Myślałem, że mało wiem. Dobra, to jest dobre miejsce. Tutaj teleport. Chłopcze. Dobrze. Kolejna mapa. Na pewno się nam przyda. Fragment szyfru runicznego. Dobrze. Nie, może to on ma tą kość w sobie. A nie, jest. Ostatnia kość. Tak. Możemy zwrócić kości duchowi. Możemy, ale może ja... Może dotrzyma słowa i... Wiem, że ona nie wróci, dobra? Wiem. Po prostu... Nieważne. Chodźmy odnieść tę kość. Fioletowy jest. Makao. Mogę bardziej ci pomagać. Daj znać. Ciekawe, czemu ktoś się rozsypał kości głowy. Żeby je zbezcześcić, rozrzucone szczątki to nieszczęśliwa dusza. Zapomnij o Walhali, kiedy twoje ramię i głowa leżą na przeciwległych brzegach. Spróbuj spytać ducha. Na pewno udzieli ci wyczerpującej odpowiedzi.
Małżeństwo z Odynem nie przetrwało. Ale jak Freja trafiła do lasu? Oj, to było szczególne okrucieństwo. Nawet jak na Odyna. Jakby małżeństwo z Odynem było zbyt małą karą. Odyn nie zasługiwał na kogoś takiego. Freja godziła się na wszelkie poniżenia, byle tylko utrzymać pokój i zagwarantować bezpieczeństwo swego ludu. W końcu nie była w stanie znieść spaczenia swej magii przez Odyna, jego szaleństwa i tyranii. I zakończyła małżeństwo. Gniew Odyna był olbrzymi, a klątwy, które na nią rzucił, przerażały nawet ją. Ale jej magia była o wiele silniejsza. Po takim czasie znał jej wszystkie słabości i wykorzystał je, by stworzyć tak silne klątwy, że nie mogła ich przełamać. Albo opowiem ci tę historię później. A patrz jeszcze. Leżeć, kurwa. No i ciekaw jestem, czy w bambuku nas zrobił duch. No co? Mi się wydaje, że to będzie przypał. Zebraliśmy resztę szczątków twojej kobiety, duchu. Pokaż magię, jak obiecałeś. Moja słodka Gulwik, znów w całości. Powstań, najdroższa! Zbudź się, o potężna Gulwik! I pewnie będzie walka. Erni Bukar Bithiast. Mówi, że spełni naszą prośbę. Erni Fagna. Zobaczymy ją. Dobra, miałeś rację. Mory! Jeszcze chwila. Naiwnym chłopcem. To również prawda. Ale nie zniechęcaj mi się tu teraz, chłopcze. Niech to będzie lekcja. Tak jest. Jakichś fantów wielkich za tą misję nie było, no. Czy to czas w dupę był? Sklep. A tutaj jest ten sidequest, że... Tylko tam chyba nie da rady jeszcze przejść. Dlatego idziemy od razu. Póki pamiętam, patrzcie. Upgrade tego. O, pięknie. Szkoda, że dalej nie można upgrade'ować. No i teraz główny wątek nam się szykuje, no nie? Albo nie.
Nie w tym odcinku. W tym odcinku to już sobie darujemy i zapraszam was do kolejnego. W tym ten gul, tą gulwik rozkminiliśmy, a w kolejnym będzie główny wątek, tak jak mówię. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć wam.